W minioną niedzielę piłkarze nożni rozegrali trzecią kolejkę Ligi Futsalu Powiatu Tczewskiego. Po dwóch kolejkach na szczycie futsalowej ligi były dwa zespoły z kompletem zwycięstw. I to właśnie te drużyny, Kacper Serwis i Styna Godziszewo, zmierzyły się w pierwszym meczu trzeciej kolejki. Pierwszą połowę wygrała ekipa Kacpra 2-1. Jedną z efektownych bramek zdobył lider klasyfikacji strzelców Paweł Żelechowski. Mecz mógł się podobać. Było szybkie tempo i zwroty akcji. W drugiej połowie to Styna była skuteczniejsza i mecz na szczycie wygrała 6-4. Aspiracje do medalowej pozycji zgłasza Stolman. W minioną niedzielę 8-2 pokonał Grześkowiak Team. Hat-trykiem popisał się Krzysztof Litkę. Takim samym wynikiem zakończył się kolejny mecz. Drużyna Lichnowy pokonała 8-2 KM Przystań. W ostatnim spotkaniu prawdziwą kanonadę urządził sobie mistrz poprzedniej edycji Ligi Futsalu Wiomar. Pokonał aż 23-2 dobrą zmianę. 8 bramek w tym spotkaniu zdobył Kamil Gronkowski. W tabeli ligi na pierwszym miejscu Styna. Za nią już Wiomar, który ma na koncie komplet zwycięstw, ale pauzował, a lider na razie grał we wszystkich kolejkach. Organizator rozgrywek Powiatowe Centrum Sportu czwartą kolejkę zaplanował na niedzielę 9 grudnia. Pierwszy mecz rozpocznie się o godzinie 16.